I teraz podpytam, co pan pokazywał, co na tych szczytach wiślańskich ciekawego jest? Coś pan wypatrzył? Nie, ja pokazywałem to, co nad szczytami. Chmury. A chmury, nie, chmury nam dzisiaj odrobinę zagrażały, ale te złe przeszły zupełnie. No właśnie, ale co ja tutaj o chmurach, przecież jest pan specjalistą od pogody. Natomiast mogę sobie wysnuć taką tezę, że jeżeli mówimy o biegu po nowe życie, pogoda dla biegu po nowe życie zawsze jest. To znaczy jest i ta pogoda zmodyfikowała bieg po nowe życie, bo pierwsze biegi po nowe życie były na nartach biegowych i pamiętam, że nagle zrobiły się potworne roztopy i nie było sensu biegać na nartach i wtedy byłem jedną z tych osób, które powiedziały, a może byśmy te narty zamienili na bieg z kijkami. Wtedy w każdą pogodę można biegać albo iść z kijkami. No i tak ruszyło. Dlatego zrobiło się to w ten sposób, że to jest bieg z kijkami, właściwie chód. No właśnie, Jarosław Kreta jest człowiek, który doskonale pamięta historię biegu po nowe życie, jego początki. Czy wówczas, jeżeli sięgniemy pamięcią, sądzi pan, że doczekamy 24. edycji? Ja miałem taką nadzieję, że te edycje będą trwać do końca wszechczasów, dlatego że to jest cudowna akcja prospołeczna przede wszystkim i cudowna akcja edukacyjna, a my potrzebujemy tego, żeby być edukowanymi, my potrzebujemy też edukować i potrzebujemy tego, żeby nasze społeczeństwo się cały czas konsolidowało, żeby cały czas nasze społeczeństwo czuło potrzebę być społeczeństwem. I ta akcja spełnia swoją rolę fenomenalnie w tym względzie. Jak się okazuje, my dziennikarze i państwo mamy wszyscy dużo pracy, dużo lekcji do odrobienia. Jeszcze to jest przed nami. No, jasne, że mamy dużo lekcji, ale ta akcja, Bieg po Nowe Życie, pokazała już po 24 edycjach, pokazała, że świadomość, bo my dokładamy tylko małą cegiełkę do budowania świadomości na temat transplantologii, na temat tego, ile dobra transplantologia niesie i że to nie jest nic strasznego, a wręcz przeciwnie. Dajemy dobro, bierzemy dobro i od razu się lepiej nam robi. Ta akcja wskazała, że to jest nam potrzebne, bo widać wyraźnie, ewidentnie widać, jaki wzrost liczby przeszczepów jest niesamowity. Ja mam nadzieję, że to będzie tylko rosnąć w tak niesamowitym tempie, jak te szczyty, jeszcze poza szczyty się. Ja szybko jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że za moment Jarosław Kret będzie na starcie biegu po nowe życie. Jakie przesłanie stąd dzisiaj płynie w świat? Osobowość transplantologii. To, co powiedziałem, uczmy się, uczmy innych i bądźmy mądrym społeczeństwem.